Dobry wieczór, kochani. Maria Bucardi z tej strony, z tego wyjątkowego miejsca mocy. Spotykamy się dzisiaj bardzo, bardzo spontanicznie. Normalnie widzielibyśmy się na 170. ceremonii, już tydzień wcześniej, albo najpóźniej dzisiaj, ale według przesłań od siły wyższej ten czas to jeszcze jest czas ciszy, spokoju, regeneracji i popatrzenia wstecz. Dlatego dzisiaj, zamiast przygotować dla Ciebie nowe spotkanie, nowe przesłania, to wszystko, co siły wyższe chciałyby przekazać w Twoje dłonie, jest tylko jedno, jedyne przesłanie. Ten czas jest dla każdego z nas inny. Mimo tego, że wszyscy jesteśmy połączeni w jakiś sposób w tej sieci Matrixa i każdy z nas musi stawić czoła sile mroku w ten czy w inny sposób, mimo tego, że każdy z nas odczuwa globalnie to, co dzieje się na Ziemi, to ten czas to czas eremicki. Bo tylko w spokoju leży Twoja siła. Bo tylko w spokoju i ciszy znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania. Znajdziesz tą drogę w ciemności, Twoją drogę, Twoją indywidualną. Nie tą masową autostradę, którą zmierza większość ludzi, ale tą Twoją i indywidualną. Drogę bezpieczeństwa, ochrony. Może, jeżeli tak zdecydowała Twoja dusza, ochrony również przed znamieniem bestii, by do końca, do samego końca Twojej inkarnacji tutaj na Ziemi być w pełni sobą, w pełni świadomości, w pełni boskości. Twój boski kot chronić w sobie do samego końca. Zbierać te doświadczenia do samego końca, bo może jest to już Twoja ostatnia inkarnacja tutaj na Ziemi i przejdziesz do zupełnie innego świata, innego poziomu. I ten czas samotności, ten czas eremicki, poprzedni tydzień, później Brama Lwa, 8.8. I teraz ten tydzień jest bardzo ważny, nie tylko dla regeneracji, ale po to, by spojrzeć wstecz. Popatrzeć na wszystko w Twoim życiu, ale również globalnie. Co przeżyliśmy razem przez te ostatnie lata? Co przeżyłaś, przeżyłeś w Twoim życiu? Dotychczas, do dziś. Wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego. Połączyć się z Twoją pamięcią, ale również z pamięcią Ziemi. Odkryć skarby, tajemnice. Popatrzeć na wszystko z góry, z innej perspektywy. Dlatego na nasze dzisiejsze spotkanie, taka moja malutka inspiracja, skorzystaj z tych kart online, które przygotowałam. Ty wiesz, że są już różne talie, już kolejna jest w przygotowaniu. Ale z tych kart ceremonii, tutaj link będzie poniżej, wybierz jedną ceremonię. Na dzisiejszy wieczór, a może na jutro, na pojutrze, kiedy będziesz mieć ten czas dla siebie. Chociaż ja będę w czwartek o 20.20 i również zrobię to samo dla mnie. Wylosuję jedną ceremonię i z tą siłą, mocą, inną perspektywą przeżyję ją jeszcze raz. Będę więc z Tobą telepatycznie, ale każdy z nas będzie oglądał może inną ceremonię. Może niektóre ceremonie będą podobne, może te same, dla różnych osób. To będzie bardzo wyjątkowy moment, bo teraz masz już zupełnie inną świadomość niż na początku, niż te kilka lat temu, gdy może ta ceremonia miała miejsce. Przeżyj ją na nowo, patrząc na nowo. Wyciągnij wnioski i przygotuj się na Twoją dalszą drogę. Bo jeszcze sporo przed nami, jeszcze sporo do przeżycia, jeszcze sporo do zrozumienia, sporo do przepracowania, do zobaczenia.
ale ten czas jest bardzo szczególny. Bardzo szczególny. Dbaj więc o siebie. Jutro 20:20, czy jeżeli ten film załadujesz dopiero w czwartek, to w czwartek o 20:20 wylosuj jedną kartę ceremonii. I z tą ceremonią się zapoznaj. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, pamiętaj, żeby obejrzeć jedną ceremonię, czy wszystkie dotychczasowe 169. Potrzebujesz dostęp za 33 zł, 111 albo 1111. Ten dostęp jest w zależności od czasu, czyli czy na tydzień, czy na miesiąc, czy na rok. Ale wystarczy ten najkrótszy, żeby obejrzeć tą jedną wybraną ceremonię. Czwartek, 20:20. Spotykamy się razem telepatycznie, a każdy z nas pójdzie swoją własną drogą, by odkrywać przesłania, skarby i wskazówki, które mają dokładnie dla Ciebie siły wyższe. Dokładnie teraz. Do zobaczenia, do poczucia i myślę, że w kolejnym tygodniu już wszystko będzie normalnie, ale nigdy nic nie wiadomo. Do zobaczenia, Twoja Maria Bukarti.